Wystarczy 100 lat zostawić Europę samą sobie i wrócić do w puszcza. I rzeczywiście możemy to bardzo łatwo zaobserwować tam, gdzie wioski po prostu pustoszeją. Radio Naukowe już teraz, jeśli dobrze poszukacie, głęboko w lasach możecie natrafić na krzyże przydrożne przy drogach, których już nie ma, prowadzących do wsi, które nie istnieją. Krajobraz się zmienia. W tym odcinku posłuchacie o rekonstruowaniu jego historii, poszukiwaniu śladów prawisły, a także odczytywaniu dawnych dziejów z nazw miejscowości. Zaprawdę detektywistyczna to robota. Ja się nazywam Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe. Podcast o tym, co wiemy i skąd to wiemy, działamy dzięki wsparciu na patronite.pl, ukośnik Radio naukowe. Odcinek 175. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. Studia Radia Naukowego odwiedziło dwóch gości znamienitych. Doktor habilitowany Michał Słowiński, dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, kierownik Zakładu Dynamiki Krajobrazów Minionych w tymże instytucie, doktor Tomasz Związek, dzień dobry. Dzień dobry. Z Zakładu Geoekologii ze wspomnianego również instytutu, ale ty jesteś historykiem, co robisz u geografów? Czasami sam się nad tym zastanawiam, ale <laughs> chyba... Cenią mnie, więc pracujemy razem. Jest to pytanie nieprzypadkowe, dlatego że temat, którym się teraz zajmiemy, jest absolutnie fascynujący. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie było jak wejście do gigantycznego, pięknego pokoju, o którego istnieniu nie byłam wcześniej świadoma, czyli będziemy mówić o historii krajobrazu, o tym, w jaki sposób odtwarza się właśnie dawny krajobraz, jak wiele trzeba mieć umiejętności. właśnie geolodzy, archeolodzy, paleoekolodzy muszą się dogadywać z historykami, to jest naprawdę przeproszony. Potężna rzecz, i cieszę się, że możemy o tym w radiu naukowym porozmawiać. Cofnijmy się do czasów, gdzie lodowiec uznaje, że już odpuści Polsce, schodzi z terenów, które później są uznawane właśnie za tereny polskie. Jak wtedy wyglądał krajobraz? Można powiedzieć, że na samym początku była pustka. Pustka, ale przez chwileczkę, ponieważ roślinność z południowych refugiów, czyli z miejsc, gdzie można powiedzieć, odpoczywała w cieplejszym klimacie, zaczęła migrować na północ, podążając za ustępującym lodowcem. I za temperaturą trochę, tak? Tak, dokładnie, mm -hmm. dokładnie tak. I wszystkie te procesy, które były związane z tym, że ten lodowiec się wycofywał, roślinność migrowała, a za tą roślinnością migrowały zwierzęta, no i oczywiście człowiek. Ale to było tak, że mieliśmy taki krajobraz w rodzaju nie wiem, tundry? Coś takiego? Można powiedzieć, że te gwałtowne zmiany klimatyczne, które wpłynęły na wycofowanie się lodowców, lądolodów, za nimi podążały specyficzne Grupy organizmów, rośliny, zwierzęta. I tak dzisiaj pojedziemy sobie na północ Norwegii i mamy tundrę. Takie rośliny również były w środkowej Polsce i oczywiście z biegiem czasu one. Podążały za czołem lądolodu i migrowały na północ. I kiedy to było? To znaczy, kiedy ten lądolód odpuścił, kiedy była ta tundra, i kiedy zaczął się pojawiać taki porządny las, albo ten porządny las już tutaj funkcjonował? Można powiedzieć, że tak, 12 tysięcy lat temu, tak dokładnie od 14 do 12 tysięcy lat temu, mieliśmy takie, można powiedzieć, pierwsze takie ocieplenie kompleks belling Arleret. I wtedy na nasze szerokości geograficzne wkroczyła sosna z brzozą to był taki las sosnowy. Brzozowe. Teraz Mówimy... dla nas stary znajomy. Tak, dokładnie. Tylko wtedy był to naturalny, można powiedzieć, pionierskie zbiorowiska roślinne. Brzoza sosna i wówczas one dominowały. Mówimy nieraz, może źle, trudno mi to ocenić, na tundrę parkową. To był las taki bardzo rzadki, byśmy powiedzieli. Oprócz krzewinek, czyli na przykład brzoza karowata, Krzew, który jest wysokości około 500 cm, ale towarzyszyły też brzoza omszona. Były to rzadkie zbiorowiska i następnie przyszło ochłodzenie na tysiąc lat, tak zwany młodszy drias. Nazwa ta pochodzi od małej roślinki dryas octopetala czyli dębik ośmiopłatkowy. Dlatego został ten okres nazwany, ponieważ ona ponownie zagościła w krajobrazie. I to ochłodzenie było związane z dostawą dużej ilości słodkiej wody do oceanu atlantyckiego i to spowodowało spowolnieniem transmisji ciepłej wody na północ. To było przyczyną tego ochłodzenia. Tak, taka regresja była, tak taka, można powiedzieć? powiedzieć, że była regresja lądolodu, ale oczywiście już w strefie północnej, w mm -hmm. strefie skandynawskiej. I to nasze ocieplenie, które miało się rozpocząć 2000 lat wcześniej, zostało przystopowane na 1000 lat, i nagle, około 10 tysięcy lat temu, rozpoczęła nam się holocen, już lądolód. Wycofał się całkowicie z Europy Środkowej, migracja roślinności ponownie ruszyła z południa. Już od tego momentu obserwujemy dynamiczną zmianę w roślinności. Musimy pamiętać też, o tym, że roślinność, która wędrowała z południa na północ, po pierwsze utrzymywała rzeźbę terenu. Możemy sobie wyobrazić, że lądolód opuszczając Europę Środkową zostawił taką nagą ziemię. I teraz sobie musimy wyobrazić, że ta roślinność przychodząca wiązała poprzez korzenie, poprzez tą całą strukturę, wiązała tą naszą rzeźbę i dzięki temu mówimy na, o rzeźbie młodoglacjalnej, czyli ta rzeźba jest bardziej wyrazista. Jak będziemy podróżowali od maksymalnego zlodowacenia Wisły na południe, czyli obszar staroglacjalny, zaobserwujemy, że ta rzeźba jest bardziej płaska. Mimo to oczywiście, że będziemy mieli Wyżyny, Góry Świętokrzyskie, ale jeżeli nawet Doliny Rzeczne zaobserwujemy, te stoki są bardzo połogie, Ale pojedziemy sobie na przykład na Kaszuby, to zaobserwujemy, że ta rzeźba jest bardzo dynamiczna. to jest Suwalszczyzna, taka wyskakująca, płasko-płasko, ma zawsze Mazura, tu... Tu pyk, wow. tak. <laughs> to jest. A tu niesamowite formy terenu, strome stoki, nazywamy to właśnie młodoglacjalnym krajobrazem. Jest to bardzo dynamiczny krajobraz, ta rzeźba jest cały czas zmieniana poprzez rzeki, które podcinają zbocza, a ten las? A ten las... Się tworzył. Się właśnie. tworzył, tak. On, te drzewa migrowały i tak. Oczywiście to jest taki pewny kontinuum. Musimy pamiętać, że właśnie jak powiedziałem, że ta roślinność trzymała rzeźbę terenu, to ta roślinność też poprzez setki lat, a następnie tysiące lat w skali Holocenu, zmieniała też biochemicznie, edaficznie glebę, na którą wchodziła i kolonizowała tą nową ziemię. Przenieśmy się w takim razie do czasów, które... No nie powiem, że wszyscy pamiętamy, ale rozumiemy jako coś w rodzaju początków Polski, tak? Czasy, mieszka tam powiedzmy tysiąc lat temu. I jak wtedy te tereny wyglądały? Ja mam w głowie właśnie nieprzebraną puszczę, jakieś pojedyncze osady i w zasadzie tyle, tak to było? Taka Białowieża Plus. No tak. Tak naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądała Polska przed tysiącem lat, no to zapraszam. Tylko nie jedźcie, błagam w maju, bo wtedy są bedłocze i tam się nie da zarezerwować noclegu. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że jak ja myślę na przykład o Polsce przed tysiącem lat i tych lasach, to wyobrażam sobie taką pracę Karola Buczka, jak to się nazywa właśnie. ha, ziemie polskie przed tysiącem lat. Mogę konfabułować, ale chyba, ale chyba tak się nazywa ta praca. I Karol Buczek dokonał tam takiej rekonstrukcji kartograficznej. To była bardzo fajna rekonstrukcja, dlatego że on starał się metodami naukowymi dowodnić, że Polska to była wielka plama zieleni. No ale jak to robił, tak? Czyli szukał rejtów onomastycznych, ówczesne to badania archeologiczne. To są wszelkiego rodzaju nazwy, które mogą nam świadczyć o tym, jak dane teren wyglądał lub był wykorzystywany przez człowieka. Ten las przed tysiącem lat, no to to jest las zdecydowanie bardziej liściasty niż dzisiaj. Czyli jakbyśmy się przenieśli w czasie, to w zasadzie byśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy dlatego, że to jest las pełen martwego drewna, pełen zwierząt takich na przykład jak tury, które nie znamy od 400 ponad lat, czy nawet i 500, tak? I więc to jest bardzo bogaty ekosystem, w którym ten człowiek musi wykonać bardzo dużo energii, żeby w jakikolwiek sposób móc w nim mieszkać. Musi wykorzystywać każdą lukę, którą ten ekosystem poprzez zaburzenie mu tworzy i ją po prostu no, zdobywać poprzez karczunek, uprawianie pól, hodowanie bydła, etc., etc. Więc wydaje mi się, że jeżeli byśmy musieli myśleć sobie o tym lesie, to myśmy sobie o takiej Białowieży właśnie, bo to jest chyba taka dobra metafora, taki przynajmniej punkt odniesienia. Ale też ta kwestia tego, że było dużo lasów liściastych, to jest rzecz dla nas no, inna niż teraz, ale o ile wiem, wycinano chętniej właśnie te obszary, gdzie były lasy liściaste pod rolnictwo, mhm. bo to były lepsze gleby, nie? Tak nie, było? No Tak, oczywiście, no, ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, to znaczy, w jaki sposób wykorzystuje się glebę. Nie znamy nawozów sztucznych, bazujemy na tym, co mamy w danej osadzie, więc gospodarka glebowa wyglądała w ten sposób, że ziemią w takim wczesnym średniowieczu gospodarowano maksymalnie kilkadziesiąt lat, to takie małe kilkadziesiąt lat. I potem, kiedy ta ziemia się wyjałowiła, to trzeba było pozyskać nowy teren i w ten sposób to osadnictwo się rozrastało. Archeolodzy na przykład wykorzystują takie badania terenowe, które nazywają się Archeologicznym Zdjęciem Polski. To był taki wielki program stworzony przez profesora Wojdę, który założył między innymi Muzeum Kłótnictwa w Pruszkowie. I on stwierdził, że archeolodzy muszą przetuptać całą Polskę w poszukiwaniu różnych reliktów archeologicznych. No i oni głównie na polach znajdowali no ceramikę. I w niektórych wypadkach ta ceramika była takim wyznacznikiem tego, że o, tu jest jakieś stanowisko, które możemy potencjalnie badać, na przykład jakaś osada, nie wiem, jakieś tam kurchany, grobowce, etc. Natomiast nie myśleli o tym, a przynajmniej niewielu myślało o tym, żeby spróbować poprzez analizę rozłożenia tej ceramiki, patrzeć o tym, w jaki sposób ludzie uprawiali pola. I to jest właśnie, jeżeli byśmy to przeanalizowali, a niektórzy już to robią, to byśmy zrozumieli właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, że ci ludzie mieli bardzo duży problem z nawożeniem, i to ich zmuszało do tego, żeby coraz więcej energii wkładać, żeby ten las karczować, żeby ten teren wokół siebie zmieniać. No ale to się oczywiście nakładają już pozostałe elementy, na przykład jak demografia, jak rozwój przemysłu, technologii. Etc. Prawda? Więc mniej więcej od tego magicznego tysięcznego roku jesteśmy na takiej krzywej wznoszącej, jeżeli chodzi o opresję krajobrazową. I jeszcze chciałabym narysować ten krajobraz, zanim właśnie na tych terenach przyszłej Polski się ludzie będą ją zmieniać zasadniczo, woda. Czy inaczej wyglądała Wisła, Prawisła, tego oj, typu rzeczy? Oj, na pewno, mm. na pewno wyglądała inaczej. Taka Uch, szeroka, tak. <laughs> pokazuje Tomasz tak, Związek. Tak, ma Związek ma tutaj mapę Kampinoskiego Parku Narodowego i teraz, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądała Wisła na tym przykładzie, weźcie sobie mapę, nie otwórzcie sobie Google Maps i weźcie sobie Kampinoski Park Narodowy i w zasadzie od obecnego koryta Wisły, aż do miejscowości Leszno, Kampinos, to jest szerokość Wisły, prawie 18 kilometrów Prawisły. Właśnie mówię Prawisły, Prawisły. 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 Z taką szerokością prawisłem musieli się ludzie zmierzyć. Ale tu już trochę. Ale to też musimy pamiętać, że ta prawisła to też nie była tysiąc lat temu. Tak. To, to tak, oczywiście tak, było dużo wcześniej. wcześniej. Tak, te tak. procesy, żeby nikt sobie nie pomyślał, że w całej Mieszko szerokości... Tak? Tak, w, 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 przez Amazonkę. <laughs> to oczywiście ciekawe. to. Na pewno. Wyobrażam sobie ten most, który musiał być zbudowany. na Jak Jagiełło taki... musiałby no. potem w XV wieku most zbudować. Tak. Ale wracając, jak wyglądała, może nie hydrologia, ale jak wyglądała obieg wody w takim krajobrazie, gdzie nie było tak dużo człowieka i tak dużo człowiek nie zmienił tego krajobrazu. To jest bardzo, bardzo istotne. Musimy pamiętać o tym, że było dużo więcej... Zbiorników jeziornych, torfowiska w ogóle były niezmier... wody było więcej, Dużo więcej. Tak? Ale to, to nie dlatego, że było, oczywiście możemy powiedzieć, że były zmiany klimatu, tych opadów było więcej. To nie chodzi też naprawdę o ilość opadów, ale też ich rozłożenie w czasie. To jest bardzo istotne. Sami widzimy, że śniegu mamy coraz mniej. A tak naprawdę obszar środkowej Europy najbardziej zasilany jest w okresie zimy, kiedy mamy dużą ilość śniegu, która później w okresie. Przedwiosennym, którego też nie mamy, nie mamy już przedwiośnia, nam się wszystko pozmieniało. Ten śnieg nam tajał i karmił naszą glebę, wodę. I oczywiście, woda, jak to ciało płynne, spływa do najniższych miejsc w terenie, czyli najczęściej tam, gdzie były jeziora i torfowiska. Jeżeli następnie meliorowaliśmy torfowiska, to ta woda szybciej nam spływała, i przez to retencyjność naszego krajobrazu bardzo spadła. Musimy też pamiętać o tym, że. Oczywiście jest intercepcja, czyli las przechwytuje nam opady deszczu, ale jeżeli już ten opad jest i zacznie karmić nam glebę, a później pierwszy poziom wody gruntowej, ta woda jest retencjonowana w krajobrazie. Ona wolniej nam spływa, nie odbywa się to gwałtownie, czyli nie odsuwaliśmy. Okres suszy na przykład, tak jak dzisiaj. I to jest dosyć istotne, jeżeli mogę, jako historyk się trochę powymądrzać, że o ile faktycznie prawisła była kiedyś bardzo szeroka, to 18 kilometrów, a jak Mieszko na pewno nie doświadczył tak szerokiej wisły, to już wiemy. <grym> ale gdzie tyle... ona była tak szeroka? Tak to już e... dalej trochę, żeby koło Kampinosu, tak? No na przykład, no, na i... przykład mhm. ale już zostawmy ten Kampinos, przynajmniej <grym> <jest grym> na razie. Ale o, o co mi chodzi z tą wodą? Że to, o czym mówi Michał, to nie jest tylko kwestia tego, że dawno, dawno, dawno temu ten krajobraz tak wyglądał. On tak w zasadzie wyglądał do połowy XIX wieku. Retencyjność tego, Dawnego krajobrazu w zasadzie skończyła się wraz z epoką industrialną. O tym musimy pamiętać. Czy to jest coś, co żeśmy utracili stosunkowo niedawno? I jeszcze jedna rzecz, o czym też Michał wspomniał, to znaczy, że ludzie bardziej odczuwali w epoce przedindustrialnej, to, że woda wylewała i zalewała im pola, niż to, że były susze. Bo nasze badania z historii, klimatu czy w ogóle gospodarki pokazują, że zdecydowanie susze nie miały większego wpływu w skali państwa, na przykład w XVI wieku, na eksport najważniejszych produktów. To znaczy, państwo absolutnie sobie radziło z tym, że była susza. Państwo nie wiem, zwalniało ludzi z podatków, dostarczało im ziarno z innych terenów Polski, etc. etc. Natomiast kiedy faktycznie były wielkie miesiące deszczu, to to zaczynał być problem w skali państwa. I jakby my to dopiero utraciliśmy właśnie w połowie XIX wieku, o tym musimy pamiętać. Znaczy my obecnie mamy tak zasoby wody niższe niż Egipt, prawda? Tak, dokładnie. I to jest prawdziwy problem. Znaczy wiele problemów, które stosuje się dzisiaj rolnictwo, ale także my w domu. No są wielokrotnie informacje, nie możecie podlewać ogródków latem, bo poziom wody jest tak niski. To właśnie to jest efekt epoki industrialnej. A to jest ta sytuacja dużego systemu wodnego. Ale muszę przyznać, że bardzo działa mi na wyobraźnię kwestia właśnie tej pracy. Prawie... Wisły też się dobrze nazywa. Dlaczego ona była taka duża i dlaczego się zmniejszyła? Ponieważ na tym obszarze była Pradolina Warszawsko-Berlińska, czyli to było miejsce, gdzie. Tuż po tym ustąpieniu lodowca, tak? A nawet w trakcie ustępowania. Mhm. Musimy sobie wyobrazić, że to czoło lądolodu stało sobie na północy od właśnie wspomnianego Kampinosu, nawet dużo wcześniej i wody topniejącego lodowca, ale też pamiętajmy, że tuż za nami, za plecami, czyli na południe od dzisiejszej Warszawy, nadal są tatry, Karpaty, gdzie corocznie przychodziła wiosna, lato, jesień, zima, były opady deszczu, śnieg się topił. Ta woda była dostarczana właśnie z południa Polski, ale również z północy, czyli stopniującego czoła Lądolotu. I mamy taką sytuację, że jest dużo ilość wody, jest płaski teren, i ta woda płynie przed frontem tego czoła. I dlatego mamy kilka takich szerokich ton. Jedna właśnie jest nazywana Pradolina warszawsko-berdińska, można powiedzieć, że łączy geograficznie te dwa miasta, ale następną jest na przykład Toruńska-oberzywalska pradolina, która ukazuje również okres, kiedy lądolód dłużej. Funkcjonował w jakiejś pozycji i ta dolina ukształtowała się, wpływając na rzeźbę terenu danego obszaru. I pewnie też, jak ta roślinność, że tak powiem, szła z południa i kolonizowała te tereny, to też pewnie więcej tej wody wiązała i to się wszystko na bardziej pewno, tak uspokajało, na pewno. że tak powiem, mniej pierwotne się środowisko. Dokładnie, robiło. wracając do migracji roślinności, tak naprawdę migracja roślinności najszybciej rozprzestrzeniała się w Dolinach Rzecznych. Po pierwsze, jest, woda ułatwia przynoszenie nasion, jest to naturalne miejsce, Migracji roślinności, właśnie dolinami rzecznymi. I dzięki temu, że właśnie ta pradolina warszawsko-berlińska tutaj funkcjonowała, mamy niesamowity kompleks form terenu, ponieważ te wydmy, dzisiaj wiemy, że są dwa takie główne pasy wydm w Dolinie Wisły, tutaj koło Warszawy, gdzie mamy obecnie Kampinoski Park Narodowy te wydmy powstały tylko dlatego, ponieważ właśnie Wisła niosła ze sobą dużej ilości piasku i te piaski po obniżeniu się zwierciadła wody gruntowej a jeszcze roślinności nie było, były potencjalnie bazą do procesu eoliczności, czyli takich procesów znanych z dużą aktywnością wiatrów. A wiemy też, że w Europie dominują wiatry z zachodu na wschód. Dlatego też wydmy mają ten kierunek właśnie w zachodnio-wschodni. A jeśli chodzi o wpływ człowieka na krajobraz, od kiedy liczyć antropocen? Bo to ma związek zwrócił uwagę na to, że ta kwestia zmiany układu hydrologicznego, no to jest moment rewolucji przemysłowej. Ale rolnictwo było dużo wcześniej ten mieszko nasz jego wojowie i reszta no to Coś jedli i tam wycinali. Kiedy to się zaczęło? To, to jest straszna awantura. Teraz. Awantura. Jest, Nie, to. jest awantura absolutna, dlatego że mniej więcej po 2000 roku powstało coś takiego, co się ładnie nazywa The Anthropocene Working Grab. I cały patent polega na tym, że mniej więcej od 20 kilku lat ludzie zastanawiają się, naukowcy z całego świata, tuzy nauki, no kiedy ten antropocen się zaczyna. Michał mówił, że jesteśmy w Holocenie. A w wakacje tego roku, chyba właśnie w wakacje, żeby to był taki sezon ogórkowy, ta grupa do spraw Antropocenu ustaliła, że antropocen zaczynamy w 1950 roku. Ze względu na znalezienie jednego wspólnego markera, na przykład w danych poloekologicznych, jakim będzie, i w ogóle też innych, tak, jakim będzie opad atomowy po wybuchu bomby atomowej. I on będzie po prostu obecny na całym świecie. Starali się znaleźć taki marker geologiczny, który będzie wszędzie obecny. Natomiast awantura jest na tyle gruba, że niektórzy profesorowie, którzy tworzyli tą Anthropocene Working Group, zaczęli z tej grupy odchodzić. No bo nie zgadzali się z tym I to jest markerem. I listy protestacyjne. Dokładnie. Z tego w ogóle jest fajna literatura, żeby poczytać jak świat naukowy sobie dyskutuje. I niektórzy, między innymi taki profesor ze Stanów Zjednoczonych, R. Ellis, stwierdza, że no nie, 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 ale nie możemy mówić, że antropocen zaczął się w 1950 roku, dlatego, że w zasadzie odkąd ten lodowiec, powiedzmy, prawda, odkąd te zmiany 11 tysięcy lat temu, znaczy ta presja człowieka od 11 tysięcy lat temu jest tak silna, że człowiek w zasadzie... Może nie od jedna... Znaczy, znaczy rzy... rosnąca. Inaczej. Mówimy, że jakieś grupki, grupeczki były ludzi, którzy tam umierali no, tak. ze wcześnie w ogóle, kto tam dożywał trzydziestki. O czym mówicie? Znaczy, no? mówimy o na przykład społeczeństwach nadertalczyków, którzy już 400 tysięcy lat temu w sposób świadomy gospodarowali lasem. Wypalali go po to, żeby osiągnąć to jakieś klasę. jakimś no. no tak, tylko że człowiek zasiedlił w ciągu swojego życia całą planetę. I między innymi ta obecność człowieka na przykład doprowadziła do, czy przyspieszyła, czy miała istotny wpływ na wymieranie megafauny. No to jeżeli grupy Małe plemienne doprowadziły w jakimś tam dosyć istotnym stopniu do wymierania megafauny. I ta presja człowieka faktycznie rosła, rosła i rosła. I zawsze będę miał taki przykład osady w Bruszczewie. Kiedyś miałem przyjemność być na tym stanowisku archeologicznym już po zakończeniu badań archeologicznych. Profesor, który prowadził te badania, przepraszam, zapomniałem nazwiska w tym momencie i sobie już nie przypomnę, pokazał nam pole. No i powiedział, tu była wielka osada z epoki brązu. Mówiłem, no dobra, no to uruchamiamy grę wyobraźni. I potem ta opowieść snuła się na tej zasadzie, że społeczeństwo epoki brązu, gdzie istniała wielka twierdza przemysłowa, ludzie doprowadzili w zasadzie do katastrofy ekologicznej. I musieli z tamtego miejsca uciekać. Już wtedy? Już wtedy. Czyli Więc, mamy doświadczenie. Ma, nie, mamy doświadczenie, jesteśmy, tak, jesteśmy zaawansowani, jeżeli chodzi o to. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy człowieka przed tysiącem lat, tak, który robi przyrodzie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, a ta presja narasta. No to skoro mówicie o tym, że jest awantura, to, to jakie jest wasze stanowisko? Gdzie się ten antropocen zaczyna? Nie, Kiedy ja, jest, ja jestem za Elisem, szczerze powiedziawszy. Nie jestem hashtag, jestem za Elisem. Tak? No, znaczy, czyli wcześniej. Trzeba sobie wytłumaczyć też pewne rzeczy. Ta grupa, ona miała klarowne informacje. Oni musieli Musieli wybrać jakąś datę. Nie można powiedzieć tak. Ja też podzielam głos Elisa i on bardzo fajne publikacje na temat, podsumowuje cały glob, jak, gdzie człowiek wpływa na zmianę typu roślinności. Teraz troszeczkę odbiegnę od antropocenu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że człowiek dostosowuje krajobraz do siebie. Mówiliśmy o narastającej presji. Ta narastająca presja oczywiście jest związana z ewolucją nie tylko człowieka, ale też ewolucją myślenia, rozwoju nowych narzędzi. I tak naprawdę wszystko kręci się, to już chyba dzisiaj nie padło, albo może padło, wokół energii. My dostarczamy. Wyobraźmy sobie, mówiłaś o tym, że Europa Środkowa to jest las. Wyjdźmy teraz poza Warszawę oczywiście, zobaczymy wielkie pola, sobie wyobraźmy ile energii, dzisiaj oczywiście tankujemy benzynę, ale ile energii kiedyś człowiek musiał użyć, żeby ten krajobraz podporządkować sobie, żeby tam było pole. Musimy co roku ją zaorać, jeżeli nie zaoramy, bardzo szybko wróci tam las. Taki leśnik niemiecki powiedział, że wystarczy 100 lat zostawić Europę samą sobie i wróci tutaj w puszcza. Oczywiście w zależności od regionu, jak w góry, no to w górach nie będzie puszczy. ale wróci do nas las. 100 lat wystarczy. I rzeczywiście po 200 latach możemy to bardzo łatwo zaobserwować. Powiedzmy nawet na południe Polski albo na wschód Polski, tam gdzie wioski po prostu pustoszeją. Momentalnie znajdzie się jakieś gatunki, i tak jak na początku holecono. Brzoza z sosną, na pola wchodzi i zaczyna. Naturalnie regenerować. Ale to znaczy, się że las. wniosek jest z tego taki, że w momencie, kiedy pojawia się człowiek, to już sama jego obecność jest taką presją, że już jest ten wpływ, że już jest te czynniki antropogeniczne? Tak? Już i mamy mówi ten antropocen. Mówi się, że głównym momentem było okiełznanie Bo... ognia. Jeżeli umiemy go wytwarzać, to na porządku jest jedno z podstawowych naszych narzędzi. Człowiek po prostu dostosowuje krajobraz do tego, żeby mu się wygodnie żyło, prawda? żeby czerpał z niego jak najwięcej korzyści. Bo Więc... to, do czego ja dążę, to jest to, że raczej mamy w głowie taką wizję tych kominów, gdzie XIX-wiecznych, że o to przyszedł przemysł i że wtedy człowiek zaczął być taki niedobry dla przyrody, ale wychodzi ale na to, nie to jest że... nie jest kwestia bycia niedobrym. Nie, dokładnie. Jakby, to, to jest kwestia tego, że człowiek musi przeżyć. Jesteśmy no, zwierzętami, nie oszukujmy się, prawda? I naszym celem zasadniczym jest to, żeby przeżyć i przekazać swoje geny dalszemu pokoleniu, tak? I w związku z tym my będziemy ten krajobraz dostosowywali w taki sposób, jaki aktualnie potrzebujemy w średniowieczu. Ludzie się bali lasu, dlatego, że las był puszczą, był pustką, był Dzici gdzieś nieznanym, był, był, dzi był dziczą, tak? I w związku z tym oni tak naprawdę wykorzystywali z niego tyle, ile aktualnie potrzebowali. Mówię tak generalnie, tak? No bo kiedy na przykład w historii Polski, no taką wielką zmianą jest otwarcie drogi do morza, prawda, po wyniku wojny trzynastoletniej. I tak naprawdę XVI, XVII wiek, no to jest zupełnie inne podejście do przyrody. To jest to na przykład podejście do lasu, w którym ten las jest źródłem zarobku i tak naprawdę. dóbr, w... tak. Mhm. I w związku z tym ten las już zaczyna pełnić dodatkowe funkcje. Zaczyna na nim zarabiać, i w związku z tym ta presja jest, staje się jeszcze większa. Ale są takie miejsca, które na przykład nawet tu na Mazowszu, jeżeli kojarzycie państwo może bagno całowanie albo bocianowe tutaj za Otwockiem, ten teren był dopiero kolonizowany w połowie albo pod koniec XVI wieku. On był nie do przebycia w ogóle. Były takie enklawy nawet jeszcze w XVIII wieku, które były dla tych ludzi trudne do skolonizowania. To były głównie na przykład nie wiem, tereny podmokłe, lasy olsowe czy łęgi. I w związku z tym musimy patrzeć na to w zupełnie inny sposób. Człowiek od samego początku wpływa na ten krajobraz, nie wartościujemy tego, czy to robi dobrze, czy źle. On po prostu ma główny cel przeżyć. Dopiero wiek XVIII, a tak naprawdę XIX, zmienia to podejście, bo nagle mamy coś takiego jak kapitał. I słowo kapitał zmienia wszystko. Zaczynamy budować fortuny, zaczynamy budować, wchodzić na rynek globalny, i ta globalizacja życia ekonomicznego tak naprawdę powoduje, że to podejście natury jest no bardziej oparte na wyzysku. Może byśmy nawet zaryzykowali takie stwierdzenie. Tak mi się przynajmniej Czyli tu wydaje. Cena się pojawia. Ale ja bym nawet troszeczkę jeszcze wcześniej. Mm -hmm. Wiemy, że tak zwana była Amber Road. Już wtedy człowiek, jeszcze 2000 lat wcześniej, chciał więcej. Pan Michał, jeden z patronów, zapytał, jak przebiegało wylesianie Polski? Co decydowało o tym, gdzie zostanie puszcza, gdzie mniejszy kawałek lasu, a gdzie pojawią się pola uprawne? Ciekawe pytanie, akademickie można by powiedzieć. I odpowiedź jest taka, że jeżeli byśmy wzięli na przykład sobie kwestię kolonizacji niemieckiej, to był taki plan w XIII wieku, Henryk Byłat miał taki plan, żeby zrobić ze Śląska taką super nowoczesne państwo. Więc sprowadzał osadników z zachodu i ich no, osadzał w różnych miejscach. I te kolonie, niektóre były trafione, bo na przykład odpowiednie warunki miejscowe doprowadziły do tego, że ci ludzie byli w stanie przeżyć, utrzymać się przez okres wolnizny, ale znamy na przykład ze Śląska takie przykłady, że nowe kolonie były absolutnie nietrafione, bo na przykład były lokowane na stokach. No to wiadomo, jakby osada zlokowana na stoku, pagórka góry, no nie, nie przetrwa przez kilka lat. Więc tak naprawdę z jednej strony to był zamysł właściciela, a z drugiej strony przypadek, a z trzeciej strony warunki środowiskowe. Możemy na przykład na Śląsku właśnie obserwować masę takich zaginionych osad, używając po prostu lidaru. Na geoportalu możemy wejść, włączyć sobie warstwę lidarową, śledzić te osady, szukać zaginionych reliktów. Możemy nawet do dzisiaj pójść i zobaczyć, że są zachowane na przykład płoty, czy płoty, no kamienne takie konstrukcje, które wyznaczają granice działek. Mam na przykład w głowie takie kwestie związane z kolonizacją Puszczy Noteckiej. Puszcza Notecka była stosunkowo późno kolonizowana, dlatego, że była trudnym terenem. Była znowu gęstą puszczą, wielkim kompleksem leśnym, który ciężko było ugryźć. No Ciężko było pojechać w środek lasu. Przypominam, że mamy coś w głowie Białowieże, wziąć ten cały nasz bagażnik, prawda, tych nie wiem kilkunastu osadników, krowy, owce, dzieci, jakiegoś tam księdza jeszcze wziąć, żeby przez przecież... W takiej kolejności oczywiście, tak. Tak, latach. no nie. I założyć w środku wielkiej, przebranej puszczy osadę. I w związku z czym oni nad Gryzali po prostu ją po bokach. I z Puszczą Ludeką właśnie mam taką historię z taką wsią Stobno. Jeden z wielkich możnowładców z rodziny Górków, który był starostą w XVI wieku, stwierdził, że Puszcza Ludeka jest świetnym miejscem do tego, żeby budować zakłady przetapiające Rudę Darniową. Dlatego, że blisko rzek Ruda Darniowa odnawiała się, była zasobem żelaza, z drugiej strony była ściana lasu, więc oni lokowali w różnych miejscach właśnie takie osady, które były absolutnie położone na krańcach ówczesnego świata. I oni tam musieli, Włożyć masę pieniędzy, żeby z jednej strony był zakład przemysłowy, a z drugiej strony, żeby była normalnie funkcjonująca wieś, która będzie ten zakład przemysłowy karmiła. Tomek to powiedziałeś: terminizm geograficzny jest bardzo ważny tak. na samym początku. Dziwnie, może to zabrzmi, ale ludzie z tamtych czasów byli bardziej odporni na pewne zmiany środowiska przyrodniczego niż dzisiaj. I świadomi dzisiaj... tej przyrody. I świe... Przepraszam, tak. ale nikt nie pozwoliłby, nawet by nie chciał, zaludniać terenów zalewowych. A dzisiaj ludzie budują się w międzywalu, tam gdzie sami budujemy wały i są pozwolenia na to. Więc... Ale z drugiej strony no, żyło się w rytmie powodzi takiej. A nawet, typowej, chciało, tak? a nawet się chciało powodzić. Bo tak jak to znamy z Nilu, tak? To tak, dokładnie. To coś takiego, Tomek wspomniał o osadnikach, no ale takimi osadnikami też sprowadziliśmy Holendrów do Doliny, Doliny Wisły. Nie dlatego, ponieważ chcieliśmy mieć Holendrów u nas w Polsce, tylko dlatego, że oni mieli know-how, no tak. jak wykorzystać, jak My nie, nie umieliśmy żyć w dolinie zalewanej często powodziami. Oni to umieli. Oni A to jest związane jakby z całą strukturą zmiany krajobrazu, tak? No, budowanie takich domów na wyniesieniach, prawda? No, na żuławach to nawet takie domy, które miały przeżywać powodzie. Tak, otwarte... otwarte domy, ale tak. otwierano, wiadomo, że przychodziła powódź, otwierano drzwi z jednej z drugiej strony, powódź wszystko tam wymywała, myła podłogę przy okazji, prawda? A ludzie spyczekali na górnym piętrze, aż to wszystko minie. Ale to, to właśnie było know-how I, i dlatego mówię, te fazy osadnicze, w zależności od czasu, one się różniły. I to jest tak, że w tą naszą przeszłość, tym wyciągano czy kolonizowano tereny najprostsze. W związku z czym przychodzimy nagle, dlatego właśnie mówiłaś o tych glebach, prawda, które związane były z lasami liściastymi bo to było najprostsze. Ale jak nagle przychodzimy do XVIII wieku, mamy głód ziemi, no bo wszystko, co było już proste, tu zostało pozajmowane, no to teraz musimy wymyśleć inne sposoby. I dlatego właśnie mamy tych Holendrów, dlatego mamy coraz większe też osadnictwo środków puszczy, no bo ludzie widzą, że też w tym jest interes. Jeżeli będziemy wchodzili mimo wszystko w tę puszczę, w jej środek, będziemy duże pokłady finansowe na to przeznaczali, no to jednak to się nam zwróci, bo z jednej strony będziemy mieli drewno, a z drugiej strony przestrzeń do kolonizacji. Ci wspomniani Olędrzy, kto z Warszawy to kojarzy, okolice Wisły, Siekierki dalej na południe, to właśnie tam Zresztą do tej pory żyją potomkowie bezpośredni. To jest bardzo ciekawie zachowana społeczność. Skąd wy to wszystko wiecie? Skąd historyk krajobrazu czerpie swoją wiedzę? Z czego to skleja? Z jakich rzeczy? Powiedzmy to, co się już pojawiało. Wyjaśnijmy dokładnie. LIDAR. Co to takiego? LIDAR to jest skanowanie terenu i ono z tego, co pamiętam, było zrobione przez państwo w celach no, ochrony przedpowodziowej, między innymi. Ale LIDAR tutaj nie jest najważniejszy. LIDAR jest dla nas pomocny, dlatego że on nam. A to jest taka archeologia bez kopania? Ty tak, tak no, to, archeologia to, mówiono, to jest taka archeologia nieinwazyjna. Tak, to znaczy, to jest w ogóle świetna przygoda i każdy z nas może być archeologiem, robiąc sobie kubek z kawą i włączając kompa. Ale... Lider tutaj... Ale to, ten lider skanuje, nie wiem, tak. to jakieś 2-3 metry w 10, nie, nie, 20 w czyli to, 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 jest... to po prostu ukształtowanie terenu? terenu bardzo ruch. dokładne mm -hmm. ukształtowanie terenu. Z dużą rozdzielczością, więc mamy bardzo dokładną rzeźbę terenu i dzięki temu możemy odsiać naturalną rzeźbę terenu od tego, co człowiek zrobi. Na przykład okopy są takimi bardzo negatywnymi formami terenu: negatywnymi, czyli pozytywnymi, mamy coś, co wystaje spoza terenu, a negatywnymi, czyli w głąb, na minusie. Na minusie. <laughs> więc bardzo łatwo je zaobserwować. I to jest fascynujące właśnie jak Tomek mówi, bo każdy z nas może sobie poobserwować gdzie biegły, dlaczego, wówczas się. Z góry się. widać więcej, tak, tak? z góry tak? widać więcej. A bardzo ważne jest to, że lider nie tylko obserwujemy to, co jest nagie, czyli pola ale lidar pozwala nam wejść w las. Lidar usuwa chmurę punktów, które tworzą nam drzewa, usuwa i widzimy tak naprawdę wszystko to, co las nam przykrywa. Na przykład w Białowieży były wielkie badania prowadzone, no bo przecież jak można archeologicznie spadać w Białowieży? To jest niemożliwe. W związku z tym dlatego dokonano bardzo dokładnych badań lidarowych i odkryto pola z z tego co pamiętam, wpływów rzymskich. Dokładnie. Więc możemy zrekonstruować sobie, jak wyglądały osady w Białowieży, w Puszczy Białowieskiej kiedyś tam, tak? Ale to też jest tak, że lidar sam nie wystarcza. On jest pomocny, tak? Ja jestem historykiem, w związku z czym ja muszę przytuptać do archiwum, nawdychać się tego kurzu w białych rękawiczkach, wszystko przeglądać. A i... jest chorobą zawodową? Nie, ale pamiętam kiedyś taką anegdotę, że ktoś niechcący polizał rękopis i dostał takiego dosyć <laughs> mocnego zakażenia, a jednemu archiwiściu amputowano palec. Więc jakby ogólnie rzecz biorąc nie polecam. Ale tak czy siak to Nie fenomenalne... cyfryzacji. Nie, ale dlaczego? Ale słuchajcie, to nie można wbrew pozorom wszystkiego cyfryzować, dlatego że na przykład sam kontakt z papierem pozwala nam także dokonywać badań historycznych. No środowiskowych, bo na przykład miałem taką sytuację, w której wiedziałem, że mam zabytek, ale on był niewydatowany. I kiedy go wydatowałem, kiedy wziąłem niechcący on mi, archiwiści wszyscy zamykają oczy i nic nie słyszą, uszy, uszy wszystko zamykają, nic nie słyszą, co mówię. Zabytek spadł mi ze stołu, ale tak spadł, że akurat słońce przebijało przez ten lecący i ja zobaczyłem znak wodny. I dzięki temu znakowi byłem w stanie wydatować dokładnie tam z, do dekady, z kiedy ten rękopis pochodzi. Więc jakby cyfryzujmy. Jak to scena przypadek. filmowa jak... Dokładnie, tak. dokładnie. I tak. mnie róży, dokładnie. Ale są papiery, są dokumenty. Dobra, właśnie, ale co w nich jest? Jest zapisane, gdzie cieliśmy, gdzie jest osada? Jak jest wszystko, tylko mm -hmm. trzeba umieć szukać. To znaczy, jesteśmy w stanie dla niektórych miejsc znaleźć takie dokładne źródła, które nam będą mówiły o tym, kiedy powstała osada, kto przyszedł, jaka była struktura demograficzna, jak wyglądało otoczenie środowiskowe, kiedy wycięto jaki las, dlaczego się udało, dlaczego się nie udało, kto się z kim pokłócił. Więc jakby rzeczy jest... Po prostu pod korek, tylko trzeba widzieć, jakie pytania zadać. I to jest największy problem, bo w pewnym momencie, im przechodzimy do czasów bardziej nowożytnych, a nie daj Bóg do XIX wieku, to ten materiał nas zaczyna zalewać. I czasami cieszymy się na przykład, że coś zgniło, albo coś ktoś zgubił, bo dzięki temu mamy już trochę podsiewane i wiemy, że no cóż, do tego już się nie dostaniemy, więc możemy się skupić na innych materiałach. I zarówno w tych wszystkich kompleksach, które teraz badamy z Michałem, tak, to znaczy jest Puszcza Solska, są Bory Tucholskie, jest Puszcza Biała, Puszcza Kampinoska, ten zasób materiałów jest tak ogromny, że my musimy sobie szukać pewnych pytań, istotnych pytań z historii środowiskowej. Czyli na przykład, ja i Michał zajmujemy się głównie lasami. Tak naprawdę teraz ostatnio. To jest taki nasz light model jeżeli chodzi o te badania historyczne. No tak, to jest krajobraz, ale hmm. bardziej nas interesuje pytanie o to, jak człowiek ciął las, niż jak osuszał. Przynajmniej na razie. Hmm. Na razie. I cały patent polega na tym, że my na przykład zastanawiamy się teraz, w jaki sposób zmieniała się szata leśna. I szukamy materiałów, które nam to podpowiedzą. Które puszcze były bardziej cięte, a które nie. Więc szukamy na przykład materiałów związanych z handlem drewnem. Ze stopniem oczynszowania na przykład poszczególnych osad, w związku właśnie z, z wycinką lasu. Czy szukamy na przykład informacji o tym, w jaki sposób człowiek Osadzał się w tym lesie, Czyli na przykład szukamy kontraktów osadniczych. Na przykład kontrakty osadnicze są bardzo ciekawe, dlatego że one się zmieniały przez setki lat. Idea kontraktu osadniczego w XIV wieku czy XIII w zasadzie jest taka sama jak w wieku 18. To znaczy, piszemy, kto, co komu nadajemy, jakie jest środowisko dookoła, co można robić, czego nie można robić. I dzięki temu, że dokonujemy skrupulatnych badań, ja tam chodzę do tych archiwów, tam przeglądam te materiały, jestem w stanie na przykład zrekonstruować to, w jaki sposób wyglądała szata leśna. Tak, oczywiście, z przybliżeniem, tak? Nie wiem, w 1600 roku albo 1000 1800 roku. I potem Michał, jeżeli dorzuci swoje badania paleoekologiczne, czyli zapyta się w ten sposób, przeanalizuje materiały archiwa natury, to się tak ładnie nazywa, dzięki temu możemy te materiały skleić i tam, gdzie ja mam białe plamy, to materiały paleoekologiczne mi podpowiadają, jak to mogło wyglądać i na odwrót. Więc dlatego ta historia środowiskowa, w naszej opinii, Musi być interdyscyplinarne. jeżeli chodzi o dynamikę krajobrazów. To co to są te archiwa natury? Archiwami natury możemy nazwać osady jeziorne albo osady dorfowiskowe. Dzięki pewnym analizom paleoekologicznym możemy zrekonstruować, jak wyglądało środowisko przyrodnicze w przeszłości. Jak? Na jakiej podstawie? Można to łatwo porównać wehikuł czasu, czyli wykorzystujemy pewne proxy. Nazywamy to proksi. Takim proksi mogą być pyłek, Czyli rośliny, które co roku wydają z siebie pyłek. Zachowuje zach się pyłek? Zachowuje, on, on spada sobie na przykład mhm. na jezioro albo na torfowisko, a dzięki temu, że. Wykorzystajmy jezioro do, do tego przykładu, opada sobie na dno. I co roku ten pyłek się gromadzi razem z, ze wszystkimi organami. Czyli klasyczna organi... geologia, mamy warstwy dokładnie, po prostu, dokładnie, które jeśli sobie dobrze wydatujemy, to znajdziemy tutaj Otóż ten to. pyłek. Otóż to. Aha, czyli kiedyś, tam, Otóż kiedyś to. tam taka roślina przynajmniej była albo dokładnie. dominowała. Je, tak? Dokładnie. Ja, czyli mogę, ja bardzo lubię taką metaforę herbaty w kubku. To znaczy jak będziemy sobie zaparzymy herbatę, nie, ona jest taka zimna, stara i będziemy ją tak opijali sobie po łyczku, to będziemy mieli takie odkładane właśnie warstwy herbaty. Dookoła. I to jest właśnie idealny przykład tego, czym jest ta sedementologia, jeżeli chodzi o pyłki, prawda? To... Ale herbat... To jest w kubeczku, a pyłki to lubią sobie latać na duże odległości. Dokładnie. I to nie zaburza wyników. Nie zaburza, ponieważ wiemy o tym, że w zależności od zbiornika, bo możemy sobie wyobrazić właśnie kubek, który jest, ma małą średnicę, ale możemy sobie wyobrazić takie jezioro Mamry albo Wigry, które jest dużo większe. I w zależności od tego okna, powiedzmy, że powierzchnia tego jeziora to jest nasze okno, to. Te okno może zbierać pyłek, czyli informacje z dużego obszaru. Ale jeżeli weźmiemy sobie mały zbiornik, taki 5-hektarowy, będziemy mieli super informacje z bliskiej odległości i samo wykorzystanie tych zbiorników do pewnych celów. Chcę zrekonstruować, jak wyglądały środowisko przyrodnicze w dużej perspektywie, na przykład Mazur, to wybieram sobie duży obiekt, ale będę chciał się dowiedzieć, jak człowiek manipulował przyrodą w Kampinosie. Będę szukał jakiegoś mojego obiektu, który będzie blisko takiej osady. Będę miał dokładne informacje, co oni tam robili. Ale słuchajcie, z jaką rozdzielczością można coś takiego opisywać? W zależności oczywiście od tempa akumulacji. Tak? Powiedzieliśmy, oprócz tego pyłku, który co roku akumuluje... Się w tych warstwach. Czyli mamy tam superpozycje. Młodsze leży na starszym. To jest jakby a priori zakładamy. Tak musi być. I jeżeli mamy właśnie tę akumulację co roku, oprócz tego w środowisku jeziornym żyje nam również cała gama roślin, które umierają i one się rozkładają i karmią tą warstwę substancjami organicznymi, ale również są różne organizmy, żywe, tak jak okrzemki. I co ciekawego, w naszym pozglacjalnym środowisku mamy dużo węglanu wapnia, który pochodzi oczywiście z Bałtyku. Ten węglan wapnia dzięki tym, że organizmy żywe oddychają, czyli zabierają z wody tlen, wytrąca nam się z wody węglan wapnia i on towarzyszy przy akumulacji tych warstw. To właśnie, to tempo akumulacji pozwala nam, jak jest szybkie tempo akumulacji, bardzo zagęścić próbki, bo te próbki muszą mieć pełną objętość. Na przykład na analizę polinologiczną musi mieć 1 cm osadu. I to wymusza. To Oczywiście, w zależności od tempa akumulacji, podam przykład jeziora Gościąż, który leży w kotlinie płockiej. W ostatnich 200 latach mamy przyrost około 8 cm na rok osadu. I to jest związane z pewną redepozycją, czyli osad wcześniej zgromadzony w płytszych częściach zbiornika poprzez falowanie zostaje podniesiony i. Kiedy następuje złagodzenie falowania, ten osad ponownie opada. Ale on jest wtórnie i on nam zaburza pewne obrazy. Więc musimy to też mieć w pamięci. Cały czas nie mówimy o czystej informacji ze zlewni. Ale my o tym wiemy. Mamy już różne techniki, różne proksi, które nam pokazują to, kiedy osad jest redeponowana, a kiedy nie. Czyli mamy skanowanie terenu, mamy archiwa papierowe, klasyczne, historyczne, mamy archiwa natury, ale mamy też coś takiego, co padło na początku. Relikty onomastyczne, czy też Toponomastyka, czyli nazwy nam coś mówią. Tak, znaczy, nazwy są bardzo wdzięczne, i wielu historyków boi się używać nazw dlatego, że to jest to wielki świat należący do profesjonalnych, niesamowicie językoznawców, którzy badają historię przemian nazw. Ale nazwy mogą być wykorzystywane do tego, żebyśmy zrozumieli to, w jaki sposób człowiek dokonywał oswajania no, krajobrazu. No bo człowiek czuje się dobrze, jeżeli coś wokół czego żyje, nazywa. I ludzie w przeszłości byli no, całkiem wyczuleni, całkiem mądrzy. Nie mieli map, nie mieli telefonów z, z aplikacją mapową, prawda? I musieli posługiwać się swoją wyobraźnią i znajomością terenu. W związku z czym nazwy pozwalają nam zrekonstruować, na przykład jak mówiłem wcześniej, szatę terenu, pozwalają nam zrekonstruować rozmieszczenie na przykład osad przemysłowych. Ale jakieś przykłady? Podam kilka. Kąty. Czym jest kąt? Rogiem. No właśnie. Kąt jest rogiem, ale w toponomastyce, czy w ogóle w takiej historii osadniczej, kątami nazywano osady, czy miejsca nawet, które znajdowały się daleko za głównym siedliskiem wsi, które były powoli odbierane lasowi. Czyli na przykład było tak, że kiedy... Post... Kontek, tak? Coś takiego. Czyli jednym słowem, jak postępowała akcja zdobywania czy, czy uprawy pól i trzeba było tej ziemi znowu wydobywać, właśnie zabierać lasowi, to te kąty były, to też nazwano polami kątnymi w ogóle, były zbierane. I potem na przykład tworzyły się z tego osady. Jest taka miejscowość Czernica tutaj na Mazowszu i z tego są na kąty czernickie. Czyli wiemy, że to znowu osada, która powstała gdzieś tam na gruntach tej wcześniejszej osady, ale gdzieś tam się znajdowała. Niektóre nazwy są trochę absurdalne. Na przykład mamy kilka osad, Nazywają się dupami. No, czym jest dupa? No, po prostu to jest. Dziura. Dziura, właśnie. I teraz to nie mówi nam o tym, że ci ludzie byli jacyś wulgarni czy coś takiego. Ona się kojarzy z zupełnie inną rzeczą, tylko ona pokazuje na ukształtowanie terenu. Z drugiej strony jest taka nazwa jak na przykład nart. Mówimy dzisiaj i jedziemy na narty. Niektórzy mówili, że nart to jest nazwa związana z lasem, która świadczy o lesie, ale nic bardziej innego. Nart to jest po prostu forma pagórkowata, która no, jest logiczna, jeżeli będziemy mieli świadomości to, że jedziemy na narty, czyli jedziemy na pagórki de facto. Oczywiście są także nazwy, które nam mówią o tym, że we wczesnym średniowieczu były osady, które wobec na przykład tego naszego mieszka i jego wojowników prowadzili pewne zajęcia służebne, czyli np. Psary, czyli to byli ci, którzy hodowali harty dla księgi. Prawda? Bartniki czy Bartnicy, no to są ci, no to wiadomo, którzy zbierali miód. Ale nazwy same w sobie czasami są jedynym tylko reliktem, który nam pozwala w ogóle cokolwiek zbadać. Bo na przykład nie mamy archiwów natury dla danego miejsca, nie mamy żadnych źródeł pisanych, mamy na przykład tylko mapy. I przykład osad leśnych to jest właśnie genialny moment, w którym my w zasadzie polegamy przede wszystkim na nazwach, bo to są na przykład Majdany, Smolarnie, budy. Jak to ładnie powiedzieć? Majdan to jest takie miejsce w lesie, w którym wykarczowano lasa, był na przykład taki plac na mm -hmm. którym na przykład produkowano smół albo dziegieć. Majdany są na przykład w Puszczy Solski bardzo często. Natomiast Smolarni będą Majdany. I budy również. Są. E, I budy, tak. Ale na przykład budy są częściej występują Tutaj Buda jest w ogóle bardzo ciekawym przykładem, bo dzisiaj mamy na przykład nie wiem, budy jakieś tam, prawda? Budy czernickie albo tam budy kątne, albo cokolwiek tam, innego. Tam, skąd jestem, za świętokrzyskiego, z okolic Karczyska, to było tyle budek, że one miały numery. Są, do, tak. No właśnie, budki ale, dwa, trzy, i tak dalej. no właśnie, ale to jest, bardzo, o, to jest w ogóle świetny przykład. To musisz mi pokazać potem, gdzie Dobrze. to jest dokładnie na mapie, bo budy to w ogóle na początku. Były takie szałasy. W budach mieszkali ludzie, którzy byli wykluczani sezonowe, ze społeczeństwa. To, można tak, znaczy to zależy od miejsca. Tak, na przykład w XVI-XVII wieku to były takie osady sezonowe. W XVII wieku już to już były takie osady leśne, w których żyli właśnie budnicy, kątnicy, szubrawcy też nazywali ich też szubrawcami, albo tam jakimiś jeszcze innymi złymi słowami ich określali, którzy wycinali las. I oni to robili czasami na zlecenie pana, pełdała, ale czasami robili to nielegalnie. I na przykład w metykajach parafii Campinos, które ostatnio przeglądałem, budy nie pojawiają się, jako nazwa, w sensie jako nazwa miejscowa, tylko jako Buda-Szałas. Czyli do parafii Campinos przyszła kobieta, żeby ochrzcić dziecko z bud, które w lesie położone są. Po prostu. Dzisiaj to prawdopodobnie jest miejscowość górki, która jest położona w środku Kampinoskiego Parku Narodowego, idealnie. I w związku z tym na przykład liczyliśmy ostatnio ile takich bud, majdanów, kątów było w około 1830 roku. Ale uwaga, na terenie Królestwa Kongresowego, czyli Polska Środkowa mniej więcej, plus taki wyimek w kierunku Suwalszczyzny, naliczyliśmy no na mapie ponad 1000 osad, które były wyspecjalizowane w eksploatacji dawnego lasu. Ale to w tych budach właśnie mieszkali no nie wiem, ludzie, którzy zostali wyrzuceni z klasycznej psie, czy taki ostracyzm, czy po prostu takie sobie wybierali życie? To Myślę, jest wszystko. To, 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 znaczy, to jest, no, wszystko. To jest wszystko, słuchajcie. To jest wszystko. To są z jednej strony ludzie, którzy mieli faktycznie fach i rzemiosło w ręku, a z drugiej strony to też byli po prostu ludzie, którzy nie mieścili się. I właśnie na tym polega cała zabawa z badaniem tych osad, dlatego, że to jest absolutny miszmasz. I materiałów, które się zachowały, dla nich jest bardzo mało. Poza tym ci ludzie nie tworzyli własnych archiwów. My ich znamy na przykład dlatego, że jakiś policmajster ich tam Złapał ich, wypytywał. Znamy ich na przykład z dokumentów leśnych. No wiadomo, leśnicy początku XIX wieku robili wszystko, żeby tych ludzi z lasu wywalić. W związku z czym oni ich tam naprawdę bardzo mocno spisywali. Mam takie zeznania z początku XIX wieku, który dokładnie każdy budnik musiał powiedzieć, ile ma lat, od którego dokładnie roku mieszka. Więc oni na przykład też wiedzieli, w którym roku się sprowadzili. Mamy powiedzmy 820 rok i byli ludzie, którzy pamiętali, że mówili, o, w 1762 roku to nas to tam sprowadził, prawda? I im doskonale wiedzieli, o co chodzi. Więc to jest tak, że te nazwy właśnie otwierają nam świat no, wielu różnych pytań społecznych, gospodarczych. No właśnie, czyli ta dziedzina pozwala nie tylko rysować dawne mapy, powiedzmy, czy mhm. jakiś tam rozkład roślinności, ale też pozwala nam opowiadać o życiu dawnych ludzi. To jest strasznie ciekawe. A na ile właśnie są pomocne dawne mapy? Na ile one są precyzyjne? To są zupełnie dwa pytania, różne. Mm -hmm. Na ile są precyzyjne <laughs> na ile są i na ile okay. są pomocne. Na ile są precyzyjne, no to w zależności od tego, co chcemy zrobić. Jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać je jako źródło informacji, to każda mapa jest świetna. Jeżeli chcielibyśmy rekonstruować szatę roślinną i na przykład naciągać je w programach zaawansowanych, prawda, do dzisiejszych, współrzędnych geograficznych i tak dalej, no to tak. ja bym uważał z niektórymi Dobre. mapami. Ale chociaż, na przykład, słuchajcie, ostatnio w naszym projekcie jeden z naszych geografów, Jacek Wolski, dokonał bardzo ciekawego naciągnięcia takiej dawnej mapy pruskiej z 1008. Naciągnięcie to nie jest naciągnięcie na tak to znaczy to... ja sobie to zawsze, przepraszam, to moje zboczenie historyczne, jak ja sobie to wyobrażam, takiego właśnie skórnika sobie wyobrażam, który to skórę naciąga tak na ten. Na te, no nie, te, nie, nieważne, nie, nie. zostawmy to, ale o co mi chodzi? W sensie, że on starał się osadzić tę mapę w dzisiejszych współrzędnych i wyszedł mu bardzo mały błąd. To znaczy, błąd pomiędzy lokalizacją, z tej mapy pruskiej, a dzisiejszą mapą był niecałe 200-250 metrów. No nie, no. niemiecka szkoła, no, umówmy się, nie? Ale wracając do pytania, więc jakby jeżeli chodzi o precyzję, to zależy. Ja na przykład całe życie pracowałem z mapami dawnymi, w związku z czym mnie to absolutnie nie boli, że ta mapa ma 200, 300, czy nawet 500 metrów różnicy. Natomiast jeśli chodzi o wartość informacyjną, to zależy, czego szukamy. Mapa XVI-wieczna, na przykład lasy na mapie XVI-wiecznej nie mówią nam tak naprawdę o tym, że tam był las. Tam była pustka i ten kartograf musiał czymś się wypełnić, ale też na przykład lasy na mapach XVI-wiecznych pokazują granice. Po prostu. One są informacją mówiącą tylko i wyłącznie o granicach. Ale jeżeli na przykład widzimy mapę taką XVII, XVIII czy XIX wieczną, to te mapy często nam pokazują dodatkowe informacje. Na przykład często mamy informacją, ile ludzi żyło w danym miejscu, jak ta ściana lasu się zaginała, albo na przykład... Drogi. Drogi, ale także na przykład ja teraz mam w głowie tą mapę z klasztoru Sióstr Wizytek tu w Warszawie. Wyobraźcie sobie, że mamy archiwum, które jest nietknięte od więcej 1650 roku. I jak wchodzimy do klasztoru Wizytek, to tam w stropie są drzewa, których ja w życiu nie widziałem na Mazowszu. Są gigantyczne drzewa, bo, to, bo klasztor Wistek nie spłonął podczas Powstania Warszawskiego i tam jest taka mapa, która pokazuje koryto Bugu. To jest właśnie ten przykład tej mapy, która mi spadła z tego stolika i tego, nie? I dzięki właśnie znakowi wodnemu ją wydatowałem i to koryto Bugu jest zaznaczone i są na przykład łachy. I te łachy są opisane, że na przykład ta łacha daje nam na przykład tyle i tyle siana, a tamta łacha daje tyle i tyle siana, a z tą łachą mamy problem z księdzem biskupem, bo się kłócimy o to. Więc te mapy także niosą informacje o wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu. Więc jakby kartografia historyczna, kartografia, dawne mapy są źródłem... No niesamowitej, nieskończonej ilości pytań. Dlatego tak naprawdę są tak pasjonujące. Ciekawa jestem takiego przykładu, gdzie nakładają się właśnie te różne źródła, o których mówicie, że na przykład, nie wiem, coś właśnie wyczytaliście w archiwach i idealnie się to składa z tym, co widać, w, nie wiem, w pyłkach, w tego typu rzeczach. Znaleźlibyście jakiś taki przykład? Czechowski. Możemy wspomnieć o Jeziorze Czechowskim, które zlokalizowane jest w północnej Polsce, dokładnie w Borach Tucholskich. Tak naprawdę na pograniczu Borów Tucholskich, a Kociewie. Muszę wspomnieć, że jezioro jest specyficzne, wyjątkowe, można powiedzieć, ponieważ każdy widział przekrój drzewa. Drzewo ma swoje i wiemy o tym, że każdy swój rejestruje, jest to zapisem roku ubiegłego, czyli. Jest to dokumentacja, jak drzewo rosło. I Jak gruby jest słój, to drzewo miało lepiej, a jak jest słój cieńszy, to coś się stało, że to drzewo nie mogło zakumulować tyle materii organicznej w swojej strukturze. Chudy lata, tak? Chudy lata, dokładnie. I teraz sobie wyobraźmy osady jeziorne. To jest ciekawe, ponieważ ludzie nie potrafią sobie tego wyobrazić. Myślą, że to jest takie błotko. To no. Znaczy, bo dotykając, to można powiedzieć, że, że to jest błoto, ale teraz sobie wyobraźmy, że to błoto ma taką strukturę. Taką samą strukturę jak drzewo. Tylko, tylko w błocie. Tylko po prostu w błocie. I jest tak Identyczne, naprawdę... nie? Identy... spoko. Tak jest. Ale niestety nic nie możemy z tego wyrzeźbić. To jest taki mały niuans. Ale... I, e... I gorzej pachnie. Oj tak, Oj, tak. To, Zdecydowanie właśnie te osady gorzej nie, pachną. Nie, nie, ale ja muszę <coughs> zaprotestować. No to jest błotko, no to przecież mogę tam wziąć ręką u mnie tak, i pomieszać. no mieszać. Tak, tak. Nie zrobię tego z nie. drzewem, Wszystko, Więc dokładnie. co to zawiera godność z czegoś takiego? Tak? Zacznijmy od tego. Te osady, o których mówię, to są osady laminowane. Odkładają się co rok. Osady wszystkich jezior odkładają się co roku. Mam taki cykl, ale w tych jeziorach są specyficzne warunki. Czyli jest głębokie i nie za duże jezioro, ma. Czyli nikt tam stopą nie pomaca. Nie pomaca, a z drugiej strony falowanie, które występuje naturalnie w małych zbiornikach i głębokich nie dociera do dna. Czyli, Czyli jest nam... bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie. Mhm. Są tam warunki beztlenowe i dzięki temu. Osady, które tam spadają sobie przez cały rok, gromadzą się nam w takich warstwach. Mówiłem dzisiaj o tych węglanu wapnia i odkładaniu się tego węglanu wapnia, i można powiedzieć, że mamy taki przykładanie jasne o czarne. Czarna część tej warwy, tej pary osadu odkładanego rocznie, informuje nas o zimie, a ta jasna informuje nas o lecie. I te pary odkładają się nam co rok, więc dzięki temu, tak samo jak w drzewie, możemy policzyć sobie. Od góry osadów, aż do momentu, kiedy ta laminacja nam ginie, albo rozpoczyna się. Więc dzięki temu możemy mieć chronologię kalendarzową. I teraz, jeżeli rekonstruujemy, jak wspomnieliśmy wcześniej, pewne zjawiska, wykorzystując nasze proxy, czyli zmianę roślinności w otoczeniu, albo też na przykład okrzemki, analizujemy skład gatunkowy okrzemek, możemy się dowiedzieć na temat, jak to jezioro funkcjonowało. Na przykład, co się działo w zlewni, czy człowiek się pojawił, czy obiał zlewnie zbożem, czy na przykład las powrócił po jakiejś wojnie. No i właśnie mamy te archiwa nasze naturalne jezioro Czechowskie, osady laminowane. Ostatnie 800 lat, a tak naprawdę troszeczkę więcej, i zaobserwowaliśmy, że indykator działalności człowieka, czyli powiedzmy upraszczając zboża, nam bardzo mocno fluktuuje. Na samym początku nie wiedzieliśmy dlaczego. Co się działo, że ten człowiek wycofywał się i powracała roślinność leśna. Sosna brzoza jako pierwsza, a później gatunki leśne. No jak już sobie zbudowaliśmy tą chronologię bardzo dokładną, i pytałaś się o, jak dokładna może być rekonstrukcja. Przy tym jeżeli że mogliśmy. Odwrócić sytuację, nie pobierać próbek z interwałem centymetrowym, czyli co centymetr brać próbki, tylko policzyliśmy wpierw lata tego osadu i pobieraliśmy w każdej próbce, mieliśmy 5 lat, czyli mieliśmy rekonstrukcję co 5 lat w naszym profilu. Dosyć, że mieliśmy historię opartą o lata kalendarzowe dzięki tym warwom, to tutaj mieliśmy bardzo dokładne pięcioletnie interwały czasowe zapisane w tych próbkach. No i mamy tą naszą rekonstrukcję i zaobserwowaliśmy, że na przykład Nanosząc informacje historyczne, i teraz właśnie to była nasza pierwsza współpraca z Tomkiem, nanieśliśmy informacje o wojnach. Które w wojnach, epidemiach. Wojnach, epidemiach i, I się okazało, że właśnie wówczas, kiedy była wojna na Pomorzu albo na przykład czarna śmierć, mieliśmy wycofanie się działalności człowieka. Po prostu człowiek znikał z tego krajobrazu. niestety. Znaczy, znikał z, z, z krajobrazu, a to umożliwiło powrót roślinności leśnej. Ale jeżeli mogę, to Czechowskie Jezioro jest też fajne, dlatego że ono też pokazuje rzecz z historii gospodarki. znaczy, my tam możemy obserwować pewien proces wyjaławiania się ziemi, tego, że człowiek faktycznie do prowadził ziemię do pewnego no, granicy, że tak powiem, wykorzystywania i kiedy już te warunki uprawy roli były słabe, no to faktycznie znowu się wycofywał. Ale chociaż dla mnie największym smakiem z tego stanowiska była kwestia lasów. Dlatego, że na początku XVII wieku żona Zygmunta III Wazy wydała taki dokument dla Borów Tucholskich, w którym powiedziała, że od tego momentu chyba był 1626, tak circa about, ja nie, nie pamiętam, dlaczego jestem historykiem. I powiedziała, absolutnie nie można wycinać tych lasów, dlatego że one muszą się zregenerować. I one są w zasadzie moim dominium. I co my widzimy w tych osadach? Że to faktycznie miało miejsce. To znaczy ta pokrywa leśna, ten wzrost pyłków lasów jest widoczny w tym profilu. I to trwa. I kiedy zostaje to zaburzone? No, kiedy przychodzi regularna gospodarka leśna XVIII wieku w zasadzie. Co jest ciekawego? Tak, Jak powiedziałem, że chcieliśmy porównać to z innymi archiwami, czyli na przykład z obszaru środkowej Polski, obszaru Mazur. Tam nie zauważyliśmy tego. I się zaczęliśmy zastanawiać, Oczywiście ta nasza super rozdzielczość pozwoliła to uchwycić te małe zmiany, które zachodziły, ale doszliśmy do wniosku, że Bory Tucholskie, poprzez to, że tam są bardzo słabe gleby, dzisiaj patrzymy, że to jest w centrum naszego kraju, ale można powiedzieć, że to były peryferia. I tej ludności nie było zbyt dużo tam. Jeżeli był jakiś kryzys typu wojenny, jakaś choroba toczyła to środowisko, ten niewielki. Impuls negatywny wpływał na całą tam populację, która nie była gęsta, więc bardzo to środowisko, bardzo, wrażliwe, bardzo wrażliwe. I dzięki temu nasze archiwum było bardzo czułe na te zmiany. A wydaje mi się, że to musi być bardzo ekscytujące, kiedy takie puzle się składają. Nie? Niesamowicie. Niesamowicie. Potrafimy do siebie zadzwonić bardzo późno znaczy, wieczorem, to... że coś, Tomek coś znalazł, albo e, nagle złożyliśmy pewne elementy i wow. Znaczy to jest ten problem, że jeżeli ktoś będzie chciał po wysłuchaniu tej audycji zostać naukowcem, to przygotujcie się na to, że to są telefony na przykład o północy i to jest normalne. Natomiast całkowicie serio, tak jak dla Michała Czechowskie było, tak dla mnie było jezioro Kazuńskie górne. Bo wtedy to już było kilka lat po naszej współpracy. Mieliśmy też w ogóle to jest świetna historia, tego, że rozmawialiśmy z naszą Mileną Obręmską, która jest palinolożką z Instytutu Nukologicznym. I któregoś razu na kawie Milami wypaliła, ty, ja w lodówce mam jakiś rdzeń. Mówi, jaki rdzeń? No, z kazunia mam taki rdzeń. No, to mam policzony, to ci go wyślę. Tak, to z kapelusz. to ten rdzeń wyciągnięty z jeziora, ze Starożytna. Takie właśnie archiwum natury, w lodówce sobie siedzi, czeka, dojrzewa na lepsze czasy, jak ta szynka parmeńska, prawda? I się okazało, że. W tym rdzeniu, w tej historii z Kazunia doskonale chwytamy moment, kiedy Kazun, to wiemy akurat ze źródeł pisanych, został absolutnie spalony przez Szwedów. Znaczy, Szwedzi walcząc o Warszawy za bitwa, bodajże pod Nowym Dworem, pustoszą tę część Mazowsza, tak, że w zasadzie 80% stanu gospodarczego jest absolutnie wycięte. Ludzie pomordowani, chowają się po lasach i tak dalej. I dla mnie niesamowite było to, że ten moment byliśmy w stanie wychwycić także w archiwum natury. To znaczy, to był już inny wskaźnik, to już nie były pyłki, ale makrowersze. Węgle. Także jest tak, że mamy różnego rodzaju proksy. Tak? Jednymi są szczątki makrowęgla, czyli węgla unoszącego się na przykład z pożarów, i te węgle oznaczają różne rzeczy. Są węgle, które oznaczają na przykład pożary łąk, inne na przykład wierzchołków drzew, a inne całych kawałków drewna. I właśnie w tym momencie około 1650 roku, ten pik makrowęglowy związany z pożarem całych kawałów drewna, był gigantyczny. I on po prostu tak się wyróżniał w tym materiale, że kurczę, powiedzieliśmy sobie jasne, złapaliśmy ten moment. Więc to jest arcyciekawe, ciekawe, bo jesteśmy w stanie pewne rzeczy właśnie zrozumieć lepiej dzięki połączeniu tych różnych archiwów. Znaczy, ja już nie jestem takim historykiem, który uważa, że no, źródła pisane są najlepsze na świecie, prawda? Tylko widzę to, że dzięki tej współpracy jesteśmy wiele planów, których ja nie rozumiałem. I też Michał nie rozumiał, uzupełnić wzajemnie, ale właśnie takie stanowiska, jakieś orczechowskie czy kazuńskie-górne, one pozwalają nam lepiej zrozumieć na, wzajemnie nasze warsztaty. I dzięki temu, kiedy znajdziemy wreszcie takie archiwum, które będzie dużo trudniejsze, to będziemy mogli to połączyć. No teraz, na przykład, ja bardzo czekam na nasze stanowisko w Morzyczynie pod Brokiem, nad Bugiem, gdzie mamy powódź, nie wiemy, gdzie jesteśmy w chronologii. W styczniu, lutym bardzo już czekam na daty ołowiowe i radiowęglowe, tak? i Zobaczymy, gdzie jesteśmy, i tę historię będziemy też starali się utkać, już mając Inny kontekst, inne dobra, inne źródła i więcej plam niepewnych. Ten dawny krajobraz wygląda, przynajmniej w mojej głowie, z tego co opowiadacie, tak, że oto mamy dominację przyrody, jakieś takie wysepki, gdzie funkcjonują ludzie. A jak wyglądały nitki pomiędzy tymi wysepkami? Pan Kuba, jeden z patronów pyta, ile czasu trwały podróże między miastami, ja tu może dodam, w ogóle między miejscowościami i jak wyglądały? Czy też jesteście w stanie na to odpowiedzieć? Powiedzmy tak, jest taka mapa z XVIII wieku, przygotowana przez nadwornego kartografa Stanisława Poniatowskiego. To był Karol Pertes, no, wybitny kartograf tej epoki, który w bardzo fajny sposób pokazywał sieć dróg. I rysował i opisywał, że są drogi letnie i drogi zimowe. Są drogi wiosenne i są drogi, że tak powiem, już powiosenne, prawda? Bo ta sieć drogowa się zmieniała. Pracując kiedyś w Instytucie Historii, pan, przygotowując kolejny temat Lasu Historycznego Polski, mapy szczegółowe XVI wieku, był odpowiedzialny za sieć drogową. I dokonałem największego kłamstwa kartograficznego w swoim życiu, to znaczy wyrysowałem na mapie drogi XVI-wiecznej Polski. Drogi, które się zmieniały, które fluktuowały, to jest pewne wyobrażenie kartograficzne, prawda? Drogi tak nie wyglądały w epoce nowożytnej. Wiesz, tutaj dowiadujemy wyznanie o tym, że upadły rzeczy w archiwum. No, nie no, słuchajcie, no, trzeba być szczerym ze swoim warsztatem. Natomiast mapa jest bezwzględna, bo ona wskazuje nam na pewną stałość, której w przeszłości nie było. Jak daleko podróżowa? No, no przyjmuje się, że 20-30 km pokonywało się w jeden dzień Natarki z powrotem. Chociaż świadomość przestrzenna tych ludzi była dużo Akcepta większa. Inna, ja pamiętam, jak pisałem doktorat, to spotkałem się z takimi chłopami w kaliskim, w powiecie kaliskim, którzy uciekali przed zarazą. To około 1507 rok to była wielka zaraza, która spustoszyła Wielką w ogóle całą Rzeczpospolitą, znaczy całą koronę Polską. I ci ludzie szukali ratunku, uciekali na Śląsk i pamiętam ludzi znajdywanych z łapanek, bo to były tak. Takie wielkie akcje łapania chłopów, którzy uciekali po tych różnych tam miejscach. I oni wszyscy byli łapani tuż nad granicą ze Śląskiem. I oni doskonale znali topografię Śląska, bo oni przyznawali się i mówili, do którego miejsca na Śląsku podążają. Czyli Powiedzmy, oni mieli wyobrażenie na temat tego, jak wygląda ich okolica w promieniu dzisiejszych, powiedzmy nawet, nie wiem, 100, 150 kilometrów. Więc to trochę zmienia nam nasze to funkcjonowanie. Ja zupełnie inne wyobrażenie, niż bym miała znaczy, no. przed tym, co powiedziałeś. Raczej bym to jakieś jakiś taki, nie wiem, 30, może coś takiego. Znaczy, bo jakiegoś... to jest 30 to oni żyli, prawda? Mhm. 30 oni żyli, że tak powiem, na co dzień. Natomiast, natomiast oni na pewno widzieli od kogoś, co, gdzie, kiedy, gdzie pojechać, gdzie skręcić. Na pewno ta świadomość była. Są teraz prace w ogóle, które traktują o mobilności chłopów, więc o tym możemy na pewno dużo więcej przeczytać niż jeszcze tam, powiedzmy, dekadę temu. Słuchajcie, gdzie szukać śladów dawnych e, krajobrazów? E, bo miałam przyjemność czytać przedpremierową książkę Tomasza Związka, z wiązka we współautorstwie z Szymonem Jastrzębowskim z Szymonem i Jastrzębowskim. Jackiem Markiem Zdjęcia. I Jackiem Markiem Zdjęcia. To wydawnictwie Paśny Buriat za chwilę będzie wychodziło, za chwilę od momentu, kiedy teraz rozmawiamy, Puszcza Kampinoska i pod tytuł? Opowieści o wydmach, mokradłach i Sosnach. I tam ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, jak wchodziliście właśnie głęboko w Puszczę Kampinoską, wychodząc poza szlaki, i tam nagle pomiędzy tymi drzewami stary cmentarz. Jakiś płot ledwo już tam stojący, krzyż przydrożny, gdzie tej drogi nie ma. To są rzeczy bardzo działające na wyobraźni. Gdzie tego szukać takich dawnych krajobrazów? Poza tym, że w Kampinosie, to też tak naprawdę dookoła siebie. Tylko ja zawsze zachęcam do tego, żeby jak już po raz 55 albo 155 wyjdziemy z psem na spacer i będziemy mijali kolejne rzeczy, to ten 168 razem może spróbujmy jakąś dawną mapę dorwać, albo może pogadajmy z kimś to z muzeum naszym okolicznym. Dlatego, że pamięć ludzka jest bardzo krucha. To wszyscy o tym doskonale. Wiemy. I bardzo ciężko ona się zahacza o krajobraz. Na przykład byłem ostatnio na wycieczce w miejscowości Ławy w Puszczy Kampinoskiej. Oprowadzał mi jeden z dawnych mieszkańców, który tam żył do siódmego roku życia i opowiadał mi niesamowite historie, których byśmy dzisiaj nie odczytali. Pokazywał mi dom, w którym jedna z jego ciotek, albo że sąsiadek, no jakoś tak, zatrzymywała Niemców, którzy pacyfikowali ten wieś, prawda? Powiadał mi o wężach, których oni tam bawili się jako młodzi chłopcy. Tak więc, jakby z jednej strony stała ta opowieść ludzka, która nam absolutnie ulatuje, więc śladów dawnych krajobrazów szukamy u starszych ludzi, u ludzi, którzy już więcej od nas pamiętają. Natomiast z drugiej strony mamy te relikty kultury materialnej, tak jak mówiłaś, krzyże, cmentarze. One są, często są zaginione, często wymagają od nas takiego większego wysiłku, ale to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, tylko my musimy pokonać tak naprawdę najważniejszą rzecz, to znaczy nasze zainteresowanie musimy włączyć. To znaczy, że znajdziemy ślady dawnych krajobrazów tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy chcieli się utożsami z pewną okolicą i zacząć poznawać jej dzieje. No bo czym innym jest to, że ja, jako historyk, chodzę do archiwów i na przykład, nie, odtwarzamy historię dawnych kaplic, dawnych wież. Znaczy, ja jestem już profesjonalistą w tym w pewnym wymiarze, ale każda osoba, która nawet jest. Zwykłym mieszkańcem danej gminy, prawda, nie jest zawodowym historykiem, może w to wejść, dokona tego właśnie swojego kroku, by zainteresuje się. Więc moim zdaniem to jest udana recepta na poznanie tych reliktów. Bardzo łatwo wejść do lasu i zauważymy w środku lasu sosnowego albo lasu mieszanego mhm. grusze albo jabłoń. Ktoś powinien być... Podejrzany. Podejrzany. No, jak ktoś tam znalazł, oczywiście ktoś mógł wyrzucić ogryzkę i jakoś przypadkiem dała radę w konkurencji. Ale przeważnie... To jest świadectwo tego, że tam kiedyś było jakaś zagroda, był sad? jakiś sad. Czemu nie? Tak, tak to można szukać. Wystarczy później sięgnąć do map starszych i się odkryje, że tam osada jakaś była wcześniej. Pan Szymon zapytał, czy na podstawie przeszłości da się przewidzieć przyszły krajobraz Polski? Jaki będzie za 100, jaki za 1000 czy 10 000 lat? Oczywiście. Oczywiście? No, oczywiście tak. Byłam przekonana, że powiecie, że nie da nie, się. Nie, no, Oczywiście. Jak? Musimy pamiętać, a propos Pamięci. Nikt tego nie będzie pamiętał, ponieważ żyjemy w jakimś integracjale. Tych integracjach już kiedyś było przed naszym holocenem, o którym już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, był integracja wielki. A później były jeszcze inne integracje, czyli jest, żyjemy w pewnym cyklu. Czyli, czyli... przyjdzie ochłodzenie. O, o, oczywiście przyjdzie ochłodzenie. Nie wiemy w jaki sposób, nie wiemy jak szybko. O, oczywiście ale człowiek. To wiesz, co się teraz dzieje w tym momencie u, w, u wielu osób, które nas słuchają? Czyli te wszystkie opowieści o tym, że człowiek ociepla klimat i w ogóle przecież zawsze się zmienia. No, zmieniał się i co oczywiście, na to powiedzi? Oczywiście się zmieniał. I... Ale tu jest wielkie ale. Ale. Ale nie tak szybko, nie tak gwałtownie. Nie obserwowaliśmy nasze archiwa przyrody z tego integracjału, z Holocenu, ale i też z poprzednich. Nie obserwujemy tak dynamicznych, ekstremalnych zdarzeń. Mówimy nawet o powodziach. Taka powódź w naszych archiwach z Integracją Wielkiego, Holsztyńskiego, czyli Integracją XI, nie obserwujemy takich zapisów. Te wszystkie ekstremalne zdarzenia przyspieszył i. Nieraz troszeczkę lekko jestem zirytowany, jak słyszę, jak my się przekonujemy cały czas o wpływie człowieka na zmiany klimatu, albo o tych zmianach, że one są. I już, już przestaniemy o tym rozmawiać. Już powiem wprost, mnie to męczy. Bo one już się dzieją, powinniśmy myśleć, co dalej. Jak się adaptować. Jak się adaptować, jak, się adaptować, jak, jak zmieniać. Też... Mówiliśmy o hydrologii, o tej wodzie. Przecież niedługo nie będziemy mieli tej wody w naszym krajobrazie, Będzie susza za suszą. Będziemy mieli problemy ze zbiorami naszymi. Tutaj się... Bo to jest też o tym, że nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. To nie chodzi o to, że cała przyroda się załamie, Oczywiście tylko to tak. my będziemy mieli kłopoty. Ja, ja na przykład też byłem zagubiony w tej dyskusji przez wiele lat, i dopiero jak zobaczyłem, taki porządnie przygotowany profesjonalny wykres palinologiczny, gdzie są te wszystkie właśnie proksy, te wszystkie pyłki, i polekolodzy tam taką jedną rubryczkę dodają: Human Impact. Human, I, indicator. E, human Indicator, tak, przepraszam. I to jest taka zawsze przyjemna, tak zawsze racza, tak, ten... tak, taka czerwona linia, która im bliżej naszych czasów rośnie. Po prostu ona rośnie, ona jest coraz większa, ona pokazuje tą presję człowieka. I na przykład dla mnie, jako osoby, która zawsze operuje obrazami, to jest, to jest niesamowite, bo my po prostu widzimy namacalnie w archiwach właśnie natury, w jaki sposób człowiek z każdym stuleciem, z każdym tysiącleciem, w szczególności teraz, zwiększa presję na krajobraz. Czyli co, za 10 tysięcy lat będziemy mieli jaki ten krajobraz? Lodowiec? Nie za 10 tysięcy. Właśnie te glacjały, te ostatnie, mm. które mamy, to jest około 15 tysięcy lat. Jesteśmy już blisko, blisko w skali czasu. Kiedy Suwałki, uważajcie. <grych> Warszawa również. Oczywiście nie wiemy, co się stanie. Pamiętajmy o tych predykcjach. Wpływ emisji CO2 i gazów cieplarnianych, one idą w niebezpiecznym kierunku. We wspomnianym interglaciale 11 Grenlandii nie było. Ona się całkowicie nam wytopiła. Czyli globalny poziom mórz był tak wysoki, że może powiedzmy teraz pewnie zabluźnia jakoś, ale może Bałtyckie było pod Warszawą. Znaczy, ono wchodziło. Tutaj. Więc musimy pamiętać o tym, wiecie Państwo, że dyskutuje się na przykład na temat zalania pewnych miejscowości nadmorskich. Już obserwujemy, nie znam dokładnej miary, ale centymetr na rok się podnosi nam globalny poziom mórz się dzieje. To po prostu nie, musimy przeciwdziałać pewnym zmianom i tym zmianom klimatycznym towarzyszą zmiany globalne. My lubimy widzieć efekt. Idziemy do lasu, wycinamy drzewo, las i widzimy efekt. Ale nasze działania, znane nam takie przytoczenie efekt motyla, że gdzieś tam w Amazonii machnie skrzydło motyla, a tsunami się gdzieś tam stanie. To, co dzisiaj człowiek robi, podnosząc temperaturę powietrza globalną, wpływa na Syberii, tam nic nie dotykamy. Po prostu to jest efekt sprzężeń zwrotnych dodatnich Tam topi się właśnie teraz wieloletnia zmierzlina, która ponownie napędza nam zmiany klimatu. Na koniec chciałam was zapytać o to, od kiedy popularne jest coś takiego jak historia krajobrazu i właśnie taka współpraca międzydyscyplinarna? To są znowu dwa pytania. Od kiedy historia krajobrazu, to w zasadzie od jakichś 120-150 lat. Nie, bo człowiek zawsze się zastanawia, jak się tam krajobraz funkcjonuje. W Polsce wydaje mi się to rzecz nowa, chociaż ja bym powiedział w prost, że ja uważam osobiście za pierwszego historyka środowiska takiego nowoczesnego, pana doktora Habilitowanego Tomasza Samoilika z Instytutu Biologii Saków w Białowieży. W Pan oczywiście. To jest moim zdaniem pierwszy historyk środowiska, co robił badania interdyscyplinarne. Na zachodzie 20-30 lat... Żyjący i pracujący, to żyjący, tylko dodajmy, bo to... Świetny rysownik, autor osobistość, książek. autor książek, niesamowita osoba. 20-30 lat, mniej więcej, nawet może i 40 na zachodzie, Stany Zjednoczone. Tak, to jest to pierwszy moment, kiedy ta historia środowiskowa się uruchomiła tam. No a w Polsce to tak naprawdę zaczynamy gdzieś dekady? mniej więcej od dekady. Od dekady jesteśmy tutaj. Z czego też chciałbym powiedzieć wprost. My z Michałem uprawiamy inną historię środowiska, bo to jest historia środowiska interdyscyplinarna, jest cała rzesza badaczek i badaczy, którzy robią zupełnie inne rzeczy, robią ekohistorię, robią badania społeczne, piszą książki o pińskich błotach, tak tutaj przykład z Sławomira Łotysza, przecież fenomenalnej książki, w Poznaniu jest bardzo mocno ośrodek, w Krakowie, jesteśmy na takiej fajnej fali teraz w Polsce, mi się wydaje, to znaczy ta historia środowiska coraz bardziej się przebija, no ja też trafiła na bardzo dobry grunt to znaczy że ludzie są po prostu zainteresowani tym i wydaje mi się taką jedną rzecz że tak by takim Jaką siłą historii środowiskowej jest to, że my jako badacze nie zamykamy się w swoim mąbelku tego, co mnie interesuje, tylko mówimy wprost, znaczy odpowiadamy na pytania, które zadaje nam trochę społeczeństwo. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, tak. że my ze sobą rozmawiamy. Pierwsze pytanie, dla Ciebie, Tomek, siedzi wśród geografów. Miałem kilka projektów, gdzie są projekty interdyscyplinarne, ale my siedzimy w swoich komnatach, gdzieś w po instytutach pochowani, a tu mamy możliwość spotykania się prawie codziennie, rozmowy i. Uwierzcie mi, wiele fajnych pytań zadajemy sobie przypadkiem. My nie znamy swoich warsztatów bardzo dobrze, tych badawczych. Tych, yy, mm -hmm. Tomkowi coś tam upada i on widzi znak wodny. Rzeczy... A on też tam liczy w błocie i też no, mu coś i właśnie, wychodzi. Nie? I to, to, naprawdę, i to są rzeczy, które dzięki temu, że z sobą rozmawiamy, że z sobą bytujemy częściej niż tylko raz na miesiąc się spotkamy w projekcie i każdy goni. Wiecie państwo, jak dzisiaj wszystko goni. A mam wrażenie, że naukowcy są tak zagonieni poprzez pewne schematy związane z nauką szeroko rozumianą, że brakuje nam strasznie czasu i ten czas poświęcony w trakcie ciekawajej rozmowy nieraz o głupotach powiedzmy sobie, natrafiamy na coś wspólnie na coś ciekawego, że potrafimy razem pójść o krok dalej. I właśnie tak jak powiedziałem o Jeziorze Czechowskim, naszym Proxy, my widzieliśmy te fluktuacje. Bardzo dobrze je widzieliśmy, ale nie umieliśmy je nazwać. Dlaczego się to wydarzyło? I właśnie ta pomoc nie zagłębił się tak w archiwa materiału pisane, tak jak potrafi to Tomek. I dzięki temu, że my razem, on robi swoją działkę, ja robię swoją działkę, potrafimy lepiej, dokładniej odpowiedzieć co się wydarzyło. Nie tylko, że powiem, że była taka wojna, ale Tomek powie mi, że tyle i tyle wiosek zostało spalonych. To jest ta nowa jakość, którą bez współpracy byśmy nie dokonali. Dlatego cieszę się bardzo, że taka młoda i żwało rozwijająca się dziedzina w Radio Naukowym dzięki Wam zagościła. Profesor Michał Słowiński, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Związek, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Radio Naukowe. Dziękuję za uwagę. Może znacie i polecicie fajne ścieżki w swoich okolicach, które kryją ślady dawnych światów. Bardzo jestem ciekawa i powiem Wam też, że ogromnie się cieszę, że w Radiu Naukowym pojawiają się tematy tak stosunkowo nowe, dziedziny tak stosunkowo nowe. Tradycyjnie proszę o komentarze, co było dla Was najciekawsze. A w ramach ogłoszeń te słowa nagrywam dla Was z Rzeszowa, z dziewiątej podróży Radia Naukowego. Zostaliśmy w stolicy Podkarpacia na kilka nagrań po gali podcastu roku imienia Janusza Majki, która odbyła się 25 Listopada z przyjemnością informuję, że nasza seria Beyond Kiri, którą przygotowałem dla Muzeum Marii Skłodowskiej Kiri w Warszawie, Otrzymała statuetkę w kategorii Marka Zlecająca Podcast. Dziękuję raz jeszcze, Jiri. A kto nie zna serii Beyond Kiry to bardzo serdecznie polecam. Jest osobna playlista na YouTubie, Na przykład tam można to znaleźć. Dziękuję też przeogromnie wszystkim, którzy głosowali na nas w kategorii Nagroda Publiczności. Tutaj zwycięzcą okazał się stan wyjątkowy, podcast Onetu o kulisach polityki. Gratuluję serdecznie. A w kolejnym odcinku, numer 176, przywiezionym już właśnie z Rzeszowa, mamy dla Was temat o wojnie. Wojsku o przyszłości wojny i o tym, czy wojna się w ciągu ostatnich 100 lat powiedzmy, jakoś zasadniczo zmieniła. Polecam już teraz tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.